Przy okazji recenzji Anioła mówiłem, że rok 2019 wygląda mi na rok filmów o seryjnych mordercach, bo już dwa duże były i jeszcze co najmniej dwie kolejne wielkie produkcje wiem, że wyjdą. Ale jak się tak nad tym zastanowić, to możliwe, że będzie to rok smoków. No bo mamy ten film, tuż już za rogiem mamy grę o Tron, no i w zasadzie w Netflixowym wieźmie też smoki mogą się pojawić, no bo myślicie, że co, oprą się takiej pokusie? I w ogóle to, zamówiłem sobie ostatnio portfel, ze względu na to, że mój stary był już bardzo stary, a gra od za rogiem, myślę sobie, wiecie, no, czemu by nie? I ten portfel z rogiem Targaryenów przyszedł tuż przed moim wyjściem, czyli ze smokiem, na jak wytresować Smoka 3. Przypadek? Nie sądzę. <laughs> Spodziewaliście się, że jak zawsze powiem, no, pewnie tak. A tutaj coś nowego, zaskoczenie. I przy okazji jeszcze nie mogłem się oprzeć, kupiłem sobie taki sajebisty brelok. Tylko powiem szczerze, że przy kluczach będzie mi tylko przeszkadzał, więc go nie powieszę i nie wiem co z nim zrobić. No i jeszcze tylko ostatnie ogłoszenie. Ta recenzja w ogóle byłaby wczoraj, ale dorwała mnie Grypa żołądkowa. Także jeśli będę brzmiał, jakbym nie miał energii, wiecie, szklane oczy, blada twarz i tak dalej. To głównie dlatego, że gorączkę zbiłem bardzo dużą dawką promu Max, i jestem generalnie rzecz biorąc, tak odwodniony, że w tym momencie to ja już nie wiem, czy ja recenzuję film, czy ja zaraz na szczerbatku sam będę odlatywał. A tak serio, jakbym dorwał tą grypę żołądkową, jakbym jej skopał dupę. To Train Your Dragon Hidden World, czyli Jak wytresować Smoka 3. To zamykające animowaną trylogię film ponownie napisany i wyreżyserowany przez kanadyjczyka Dina de gdzie po raz kolejny lud Wikingów z Berg musi zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem mającym chrapkę na ich smoki, podczas gdy czkawka uczy się być wodzem, a szczerbatek ugania się za pierwszą miłością. Wiem, że hype jest ogromny, że praktycznie każda osoba, która widziała tę serię, jest jej fanem, i muszę wam się do czegoś przyznać. Ja też jestem fanem tej serii, ale dopiero od trzech dni. Tak! Nie oglądałem Jak Wytresować Smoka wtedy, kiedy wyszło. Jak generalnie usłyszałem, że będzie trójka, to jak zawsze. Przy filmach i seriach tego typu z myślą o może retro recenzjach i na pewno nadrabianiu tuż przed. Niestety nie zdążyłem żadnych retro recenzji zrobić, byłem mega zajęty retro recenzją Szczęk, którą gorąco polecam. No ale w dwóch zdaniach Jak Wytresować Smoka uważam za bardzo dobre filmy, które mi się bardzo podobały. Aczkolwiek może ze względu na to, że oglądałem je teraz, a nie będąc młodszym, nie zakochałem się w nich bezwarunkowo. To znaczy, generalnie rzecz biorąc są ultra przyjemne w oglądaniu, ale pewne buble scenariuszowe i strasznie tanie, dziecinne rozwiązania, no, mnie osobiście trochę kłuły w oczy. Ale to, co najważniejsze i mega fajne w tej serii, to Smoki. No, to jest mistrzostwo świata. Gdzieś czytałem, chyba na Redditie Shower Fods, że Smoki to tacy czarodzieje w świecie dinozaurów. No, to jest po prostu definicja czaderstwa i fajności. Oczywiście tutaj w wersji familijnej, no, daleko im do jakichś krwiożerczych bestiala Tron, czy praktycznie wszystkie inne dzieła kultury, jakie znamy. No, ale co by nie mówić, są tu wykorzystane mega fajnie. Są po prostu Sercem całej tej trilogii i fakt, że mamy mnóstwo różnych podgatunków, i to jak się bawią animatorzy czy producenci tego filmu, no, naprawdę cała ta podróż w odkrywanie smoków, ich zachowań, różnych rodzajów, mwa. Powiem też, że pierwsze dwie części specjalnie obejrzałem po angielsku, żeby mieć jakieś porównanie. I o ile lubię narzekać na polski dubbing, tutaj uważam, że praktycznie nic nie tracimy. Aktorzy nasi naprawdę są bardzo dobrzy, chociaż uczciwie powiem, że głos Hicapa, czyli czkawki, głównego bohatera. Oryginalny jest, w sensie amerykański, jest tak specyficzny, że chyba wolałem jego, ale to jakieś tam wiecie, nieważne. No, stwierdziłem też, że wolę angielskie nazwy typu Tuffles, zamiast Szczerbatek, który no brzmi dosyć dziecinnie, tak? Ja rozumiem, że to oczywiście jest targetowane w bardzo młodą publiczność, więc czemu by nie? No, ale tak samo Fabuła, jeśli są jakieś elementy, które dzieciakom kompletnie nie przeszkadzają, bo są dla nich przewidziane, no ja jednak muszę się do pewnych rzeczy przyczepić, tak? No, bo ja oglądam ze swojej perspektywy, to jest subiektywne. Doświadczenie filmowe, tak? I wiecie, co naprawdę mnie zastanawiało, jak rozwiążą w polskim dubbingu? No bo z jakiegoś powodu w wersji angielskiej wszyscy Wikingowie, poza tą młodą grupką naszych bohaterów, mówią z akcentem szkockim. Tutaj ojca mówił Gerald Butler, czyli wiecie, This is Sparta, i to ze swoim rodzimym szkockim akcentem, najbardziej jak potrafi. Podczas gdy ta nasza młoda grupka mówi z akcentem amerykańskim. Więc to w ogóle kompletnie nie ma sensu w oryginalnym filmie. Znaczy, podkreśla jakby różnicę między starszym pokoleniem tych Wikingów, a tym młodszym, którzy wiecie, są zupełnie inaczej podchodzą do życia. No ale u nas to nie wiem, no górale musieliby chyba mówić swoją gwarą, wiecie, w całą resztę wioski, a normalni Polacy, w sensie wiecie, zwykły polski akcent byłby przy tych młodszych. No i na szczęście rozwiązano to najmądrze jak się da, czyli po prostu olali temat. No dobra, ale przechodząc do filmu powiem wam tak, że ta część chyba mi podobała się najbardziej z tych trzech, natomiast Uczciwie mówię, że wszystkie trzy są mniej więcej na tym samym, bardzo dobrym poziomie. Także moim zdaniem to, która wyprzedzi w waszym osobistym rankingu, którą to już wasza decyzja, na pewno nie ma jakiejś, jak dla mnie, kolosalnej różnicy na plus lub minus. Nie, to jest jedna z najrówniejszych trylogii w historii kina. Czy ją lubicie, czy nie, naprawdę wszystkie trzy filmy trzymają poziom. Moim zdaniem ta część na pewno kopie tyłki poprzednim audiowizualnie. Jeśli chodzi o animację, jest ona wyborna. I jeśli chodzi o to w ogóle, jak realistycznie jest to wszystko stworzone, gdzie naprawdę jest mnóstwo scen, w których... No, no, wygląda to jak tak zwany live action, czyli po prostu jak fabularny film, wiecie, a nie animacja. I dodatkowo reżyseria tych scen, nie wiem, czy to właśnie reżyser odpowiada przy animacji, czy bardziej ci, co to tworzyli, ale wiele momentów jest zapierających dech w piersiach. Oczywiście głównie mówimy tutaj o momentach, w których, wiecie, no, smoki latają albo nasz główna, główny czkawka szybuje gdzieś tam w stworzach. Momenty są magiczne i przepiękne. I co ważniejsze, jak czytam tak w retrospekcji, jakieś recenzje, nawet konsensus na Rotten Tomato, co to do części pierwszej, to jest napisane, że o niesamowita animacja i tak dalej. I powiem wam szczerze, że... Jak dla mnie animacja w pierwszej części była good enough. Po polsku nie ma słowa enough, to będzie wystarczająco dobra. Wiecie, angielski z Michałem, bawi i uczy, tak? Słowo enough naprawdę mi się przydało w polskim języku. Ponieważ zupełnie szczerze, to wiecie, trzy dni temu oglądałem, było wiele momentów w pierwszej części, w trakcie których dosłownie wpadła mi sama myśl do głowy, nie że skupiałem się na tym, tylko sama mi myśl wpadła, że to wygląda jak cutscenka ze starej gry. Także good enough, na pewno się nie czepiam, ale animacja poszła do przodu. W bezpośrednim porównaniu jest nie była Ziemia moim zdaniem. Ta trzecia część jest fantastyczna. Jeśli chodzi o to, jak wygląda, a jeszcze lepiej od tego, jak wygląda, to brzmi. Muzyka tutaj po prostu Wow. Możliwe, że to wracająca gorączka, że nie mogę zebrać na to słów, ale naprawdę, słuchajcie, John Powell robi robotę. Słuchajcie, kopię tyłki z soundtrackiem tak bardzo, że aż ciężko mi to, mi to opisać. I mówi to osoba, która jest na tyle upośledzona, że zazwyczaj przy pierwszym obejrzeniu jakiegoś filmu nie słyszy muzyki czy Soundtrack. Bo ja jestem ogromnym fanem muzyki filmowej. Wszystkich, wiecie, Hansów Zimmerów, Johnów Williamsów i tak dalej znam na pamięć i słucham na co dzień, ale nie potrafię bardzo często, jakby, wyłapać muzyki w trakcie pierwszego oglądania. No mówię, no jestem upośledzony po prostu, za mało zmysłów. Tak miałem z wieloma filmami, że dopiero za drugim, trzecim pójściem mówię, aaa, kapitalny moment. Ale musiałem na YouTube posłuchać na przykład, nie? Dlatego tutaj mówię od razu, że rzuciło mi się to w uszy, że tak powiem, gdzie John Powell po prostu Kopie tyłki, orkiestra gra przepiękne utwory różnego rodzaju, nostalgiczne, mega pozytywne, jakieś takie bardziej smucące, energetyczne, no, no, no po prostu mistrzostwo świata. To jest poziom pomiędzy rewelacyjny a John Williams, czyli bardzo rewelacyjny. Tak naprawdę jak dla mnie to co w tym filmie kuleje to jest to samo co w poprzednich filmach, czyli są elementy historii, które są przewidziane, nie wiem, dla pięcioletnich dzieci i dla nich to będzie 10 na 10, natomiast wszystkie trzy części mają takie pewne leniwe rozwiązania scenariuszowe typu czarny charakter ponownie to jest ten zły koleś co kopie tyłki naszym bohaterom aż do pewnego momentu w filmie i w zasadzie to wiecie no po prostu chce im ukraść tam zabić smoki czy tam nieważne i jest zawsze krok przed nimi do ostatniego momentu no bo wiadomo znaczy, nie żebym spoilerował, ale chyba nikt się nie spodziewa że wiecie cała trylogia kończy się jak klasyczny dziewiąty odcinek gry o tron bo sobie coś takiego. Animacja słynąca z bycia genialną, familijną przygodą, a tam końcówka typu wszystkie smoki zarżnięte w brutalny sposób. Czkawka trzyma ukochaną na rękach i na wszystko patrzy. Ona kona i w ostatnim słowie mówi, że go nienawidzi. Ah, game of fucking thrones How to train your dragons <grywki> sorry w ogóle za straszne dywagacje w tej recenzji ale naprawdę ciężko mi się skupić a poza tym podejrzewam, że młodsi widzowie już i tak ją dawno wyłączyli, a starszym z was wystarczy powiedzieć z taki sam poziom jak poprzednich filmów i sami wiecie czy pójdziecie do kina czy w ogóle obejrzycie i tak dalej i w zasadzie to co mi się nie podobało w tej serii naprawdę mam ochotę o tym powiedzieć to jest końcówka, którą omówię już po ocenie spoilerowo. Teraz mogę tylko powiedzieć, że pewne wątki zostały nieźle zarysowane, po czym przez cały film praktycznie nie ruszają z miejsca, aż właśnie przychodzi końcówka, która posuwa fabułę bardziej do przodu w 5 minut niż całe 3 filmy razem. I to jeszcze w kierunku, który mi osobiście się nie podoba. Na pewno na wyraźny plus jak dla mnie poszło to, co zrobiono z całą tą grupką przyjaciół czkawki, którzy w poprzednich filmach mieli niewiele do roboty, tutaj mają wiele śmiesznych interakcji, każdemu coś dano do powiedzenia fajnego i gdzieś tam przez cały film się przebija. Także... Że to jak dla mnie na plus. No i wiecie, generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, to jest bardzo dobra animacja, bardzo dobre dopełnienie trylogii z paroma minusami, które są dla mnie oczywiste, ale mówię, no są w każdym z tych filmów. Także ode mnie, jak wytresować Smoka 3 dostoje, 8 na 10, i tak jak mówię, chyba ta część podoba mi się najbardziej, ale to wszystko gdzieś tam. Kwestia indywidualna, tak? Generalnie bardzo ładna, przyjemna dla oka i ucha animacja, która myślę, że każdemu przyniesie wiele radości. No oglądanie szczerbatka na ekranie po prostu jest zawsze super. No i tak jak mówiłem, wchodzę w spoilery, także ostrzegam uczciwie. No pierwszy wątek to jest szkawka, Jastrit i ta grzekoma... Wiecie, budowanie związku, powiedzmy. Zostało to poruszone już na początku, że może czas wziąć ślub, może czas zacząć, wiecie, wspólnie rządzić wioską i tak dalej. No i niestety ten wątek w ogóle nie rusza do przodu. Oni przez cały film się zachowują po prostu jak, prawie jak rodzeństwo. Film nie robi żadnych kroków, żeby zbudować ponad koleżeńską więź, po czym mamy, przysłowowe 5 lat później już z dzieciakami, tam ślub i tak dalej. Wolałbym realistyczniejszą wersję tych wydarzeń. To jak się może sobie zakochują, to jak może... No. Wiecie, cokolwiek i żeby nie było. Nie mówię, że chciałbym w filmie familijnym, wiecie, American Pie o dojrzewającym chłopaku i dziewczynie, którzy, wiecie, mają jakiś taki początek dorosłego związku przed sobą. Ale cokolwiek więcej niż to, co dostaliśmy, bo to jest wersja dla pięcioletnich dzieci, wiecie, związku typu. No to muszą być razem, jest rok później, wzięli ślub, pocałowali się i tada No i mnie osobiście rozrażniła końcówka pod tytułem. To smoki sobie pójdą oddzielnie i, prawda, nasze drogi się rozeszły. Totalnie mi się to nie podobało. Rozumiem, co za tym stoi, rozumiem koncepcję tego, co reżyser tu chciał przekazać i też takie... cała ta końcówka jest takie podsumowanie, że kiedyś żyły smoki, a teraz, prawda, gdzieś są w ukryciu i świat jeszcze na nie nie zasłużył. Ale ja osobiście na Szczerbatka i resztę smoków, ale głównie na niego patrzyłem jak na takiego... psa powiedzmy, tak? Może trochę inteligentniejszego psa, on jest jak takie skrzyżowanie takiego super szczeniaczka z epicką bestią, takim Pikachu na sterydach, tak? Jest o wiele fajniejszy niż taki pikaczu. a Mniej więcej to jest właśnie taka relacja, jak między Pikachu a Ashem, tutaj między nimi, przynajmniej ja to tak odbierałem. I nie wiem, co te smoki mają takiego fajnego dorobienia w tym swoim świecie, poza lataniem w kółko i ewentualną kopulacją, ale powiem szczerze, że fakt, że od tak się rozstali z naszymi bohaterami, no ja sobie to, jako posiadacz psa, jako psimaniak, bo to już moi znajomi o mnie dobrze wiedzą, że jestem świrem. Ja jestem tą osobą, co na imprezie, bo jak już będzie pijany, to wszyscy, no, się bawić, a mnie znajdziecie leżącego z psem na podłodze, tak? No, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my się wzajemnie opuścili. No dobra, ona dla miski żarcia to by mnie opuściła w imieniu oka, no, ale to już co innego, prawda? No, ale w każdym razie, w imieniu wszystkich właścicieli kudłaczy, no nie wyobrażam sobie, żeby to było, no, to siema i wiecie, nigdy się już nie widzimy. Jak dla mnie, to cała ta końcówka po prostu olała ciepłym moczem budowanie więzi międzygatunkowej przez trzy filmy. Ponieważ tą relację, między ludźmi a smokami uważałem za taką w stylu to są przyjaciele, a nie, że wiecie, nie, zwierzęta niewolnicy. I jak dla mnie koegzystencja była całym sensem przekazu od pierwszej części, gdzie zamiast zabijać lepiej koegzystować, współpracować, być przyjaznym dla siebie. Fajny przekaz dla dzieciaków, nie zabijajcie zwierząt i tak dalej. Także pomimo, że jest to końcówka jakiejś tam bajki troszeczkę mnie rozdrażniła. No ale to tylko ja. No i oczywiście rozumiem całą koncepcję z takim nostalgicznym podejściem i jakby zwieńczeniem tej historii. Ja bym wolał troszeczkę inaczej to widzieć. Dobra, słuchajcie, kończę, bo ledwo stoję i to nie jest żart. Dzięki bardzo za uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Jak byście Wy te części ułożyli, wiecie, od najlepszej do najgorszej, jeśli w ogóle macie swoje rankingi. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.